Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną pan Jacek Murański na chwilę przed walką Mateusza Murańskiego na Gali Prime. Panie Jacku, no około 24 godziny przed walką, tak, na Gali Prime. Dokładnie tak. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów. Panie Jacku, no na początek zapytam, gdzie pan był, jak pana nie było? Reperowali mnie, dokładnie reperował mnie, już ostatnia operacja była 2 lutego, reperował mnie wspaniały, fenomenalny chirurg dr Spławski z kliniki Rexport, a tam całą pieczę nade mną sprawowała Federacja Fame MMA, na której to gali się tych kontuzji nabawiłem. Ostatnia operacja, mówię, 2 lutego, 6 nacięć, artroskopia łokcia, czuję się fenomenalnie. Ja powiedziałem po zabiegu doktorowi, kiedy przyjechałem na wizytę kontrolną, mówię, doktorze, czuję się jak, może się pan czuć jak Jezus Chrystus, Łazarzu wstań, Łazarz wstał. Ja tej, no nie czułem się tak dobrze naprawdę od bardzo, bardzo dawna, bo no straszliwy ból taki paraliżujący, tutaj naciskający na nerwy. Łokieć cały był pogruchotany w 6 miejscach, artroskopia, wyjęte kawałki, odpryski kości, odpryski chrząstki. No czuję się świetnie. Czyli można powiedzieć, że był już pan na pierwszych treningach i faktycznie można wrócić do takiej formy sprzed tych kontuzji? No bez przesady, nie nazywajmy tego treningami. No, jest rehabilitacja, no i coś tam się ruszam, no ale to czuję już, no czuję głód. No to bardzo dobre wieści. Rozumiem, że jeżeli organizacja Fame tutaj pilnuje i dogląda pana zdrowia, no to znaczy, że też coś jest na rzeczy i walka wisi w powietrzu. Coś jest na rzeczy, tak. Znaczy jakby, oczywiście, no to jest... Dobra, nie bądźmy naiwni, jest to wymiar biznesowy, ale też nie każdy się wznosi. Ja znam historię zawodników, już nie będę wymieniał tych organizacji, żeby tu się z nikim niepotrzebnie nie otwierać nowych frontów, konfliktów, ale słyszę wypowiedzi zawodników, którzy mówią, że federacje zostawiają ich samych sobie i to z bardzo poważnymi, jakieś złamania oczodołu, czy jakieś inne bardzo poważne kontuzje, zostawiają ich, chłopaki oddają tam serce, oddają zdrowie, a potem see you nara, tak? A Fame MMA stanęło na wysokości zadania i zachowało się bardzo rzetelnie, chociaż nie musieli. Super, no ale w takim razie teraz czy pytania, czy padawały już jakieś propozycje przeciwników z organizacji Fame? I ile tych nazwisk padło? Nie no, mówimy, celujemy w rewanż, no. W rewanż tym razem Jacek Murański, wersja w 100% zdrowa, silny, zwarty, gotowy. Mhm. A, no co, no rzymska klatka, rewanż, celujemy w rewanż. No tak, ale pierwsza walka jest chyba Mateusza Murańskiego, jeżeli chodzi o walkę z Arkadiuszem Tańculą. To już niech federacja sobie te klocki układa, niech federacja rozstrzyga. Bo miałem właśnie takie pytanie do pana, że Mateusz panu kradnie przeciwników, bo zabrał właśnie Arka Tańculę i zabiera Marcina Najmana, bo też w wywiadzie dla naszego portalu powiedział, że ta walka z Marcinem Najmanem wisi w powietrzu. Tak, tak, znaczy to z przyczyn taktycznych, bo ja no... Już nie, no mówię, nabrałem realizmu, tak, nie będę planował, zawsze się może jak będzie już teraz jakby walka na bomba na bombę, to zawsze coś się jednak może wydarzyć jeszcze podczas walki, więc trzeba brać tą zakładkę w postaci tej przerwy. Mateusz ma powiedzmy ten komfort, że no ma 20 parę lat i może sobie brać walki, można walczył godzina po godzinie, ale no powiedzmy realnie miesiąc po miesiącu, więc jakby tak, Marcin Najman jest na liście Mateusza jako pierwszy. A czy potem dojdzie do mojej walki z Najmanem? Oby tak, ale dla mnie priorytetem jest rzymska klatka i rewanż z Tańculą. Dlatego tak sobie to Mateusz mógł ułożyć, tak mógł to przedstawić, no bo takie są realia, tak, że faktycznie z Najmanem walczyłby prawdopodobnie jako pierwszy. Okej, zastanawiam się, panie Jacku, czy na przykład takim potencjalnym przeciwnikiem dla pana nie mógłby być Tarzan, ponieważ jakiś czas temu miałem okazję widzieć państwa wspólnie, jeżeli chodzi o Tarzana na konferencji Fame, no a teraz jest jakiś konflikt i nie wiem, czy to jest konflikt z państwem, czy właśnie bezpośrednio tylko z Mateuszem Murańskim. Nie znam tej sprawy, nie wiem, ale co, nie, no w ogóle mnie to... Czyli w ogóle pan nie wchodził głębiej w ten konflikt i nie wie pan do końca, co tam się dzieje? Nie, no kompletnie mnie to nie interesuje, okay. Nie. To przechodzę do walki Mateusz. Nudy, okay. A ma się coś dziać, nie. No, na pewno będzie działo się w walce Mateusza z Ma być szczere, bo ja, co ja mam, no, co będę tworzył jakiś sztuczny konflikt z chłopakiem?
Czyli jest tak trochę, że osoby próbują stworzyć sztuczny konflikt na potrzeby pewnie medialności, zdobycia popularności, no bo są państwo, i pan, i Mateusz są głośnymi nazwiskami na scenie Freak Fightów. Bo nie rozumieją tego, że chociażby konflikt z Tańculą jest szczery, prawdziwy, on się wywodzi z prawdziwych emocji, z prawdziwej krzywdy. I tyle, no. Dlatego pewnie tak świat go kupił, ale to nie było naszym celem. No, jakby on był prawdziwy, a ludzie kupują prawdę, no więc... I teraz następne pytanie? Chciałem w zasadzie przejść od razu do pojedynku Mateusza Morańskiego z Don Casio. Czy pan odradzał tej walki, czy wręcz zachęcał Mateusza do walki z Casiuszem? Ja Mateuszowi rekomendowałem, że jeżeli ta walka, bo padła w pewnym momencie propozycja właśnie Casiusza, rekomendowałem mu, żeby to była walka na zasadach MMA. Była odmowa ze strony Casiusza, no to potem K1 też była odmowa. No i w końcu Mateusz, to jest autonomiczna decyzja Mateusza. Jego decyzja, powiedział, że to jest jego szansa życia, że z kimś takim jak Casiusz jeszcze się nie potykał. I tyle, podjął to ryzyko, no bo to, no, mówimy sobie szczerze, no Casiusz to jest facet, który z Normanem Park stoczył równą walkę, no, z weteranem UFC, który wygrał z mistrzem KSW, z Marcinem Rzoskiem. Ogromne wyzwanie, natomiast tyle, co mi się udało, bo to ja do tego dążyłem, żeby chociaż zmaksymalizować te możliwości Mateusza, tak, te jego atuty, żeby to były jak najmniejsze rękawice. No więc ostatecznie, bo chyba tam i z Park, i z Wrzoskiem walczył bodajże w dwunastkach. To jest nudne. Casiusz ma dobrą defensywę. Właśnie. Dobrze się chowa za podwójną gardą. Właśnie, dlatego też powiedziałem, Mateusz, jeżeli już, to niech to będą jak najmniejsze rękawice. No i mamy ósemki, czyli mniejszych już nie ma, i meksykańskie. Właśnie, rękawice. Czym różnią się meksykańskie rękawice od tych europejskich, światowych? Poza tym, że są skórzane chyba. Z takiej twardej skóry to są takie specyficzne rękawice. I tam czuć, to jak wejdzie, to wejdzie, a my liczymy na to, że Casiusz poczuje siłę ciosu Mateusza. No bo to, co próbował Wrzosek, to, co próbował Park, no tam no nie, po prostu ograł ich Casiusz sprytem, ale też tą podwójną gardą i tym, że jednak ten cios nie waży tak. No. A tutaj tak, no szukamy jakby swojej szansy. Federacja podchwyciła ten temat, Casiusz wyraził zgodę, więc właśnie niedawniej niż jeszcze parę godzin temu dostałem zapewnienie tutaj od jednego z właścicieli, że będą meksykańskie rękawice skórzane z twardej skóry. No tyle, no. Szukamy swoich szans. No. To jeszcze na koniec, jeśli chodzi o samego Mateusza, jak ta walka będzie wyglądała w pana opinii? Ja mogę powiedzieć tyle. No jak będzie wyglądała, to tego nie wiem, bo nigdy tego nie wyreżyserujesz. Ale pan to w jakiś sposób mógł sobie zwizualizował? Ja tak zmotywowanego Mateusza jeszcze nie widziałem. Ja osobiście bym się nie pchał do boksu z Casiuszem. Mateusz podjął taką decyzję, to jest jego decyzja, jego ryzyko, ale to mogę powiedzieć już z doświadczenia tego roku, kiedy go widzę, tak? Kiedy go widzę w tych przygotowaniach, nie widziałem go tak zdeterminowanego i tak zawziętego i tak nastawionego na sukces. No, tyle, no. Jasne. Panie Jacku, ja jeszcze chcę przejść też troszeczkę do pana, zapytać o karierę aktorską. Czy da się połączyć te dwa światy? Jest pan aktywnie, gdzieś tam korzysta z ról aktorskich, serialowych czy teatralnych? Czy skupił pan się tylko i wyłącznie na walkach freakfightowych? Znaczy, teraz to trochę przyspoileruję. Mam informację, że do wiosennej ramówki wchodzi serial emitowany w TVP Krucjata. Tam z moją drugoplanową, ale bardzo charakterystyczną rolą. No pogodzić się nie da, bo jednak teraz, kiedy prowadzę rozmowy odnośnie właśnie bardzo prawdopodobnego rewanżu, no to trzeba to wszystko podporządkować. Nie da rady trzymać, jest takie ludowe przysłowie, że nie trzyma się dwóch srok za ogon. No. Okej. Okay. Panie Jacku, to zapytam. Pana ulubiony zawodnik MMA? Na świecie. McGregor. Conor McGregor. Tak, Conor McGregor, a w Polsce Marcin Różalski, takie daje, krwawe bitki daje, nie odpuszcza, no. Okej. Zawzięty. A ulubiony aktor? Romek Wilhelmi.
no to absolutnie, to jest to mój ukochany, ulubiony. Staram się nim inspirować, na ile nieudolnie mi się to udaje, chociaż są tacy, którzy... Pozdrawiam tutaj profesora Tomasza Grochoczyńskiego, prezesa ZASP Warszawa, który nakierował mnie, ukierunkował mnie w kierunku i Romka Wilhelmiego, i też zbudował mnie aktorsko. Opowiedział mi, czasami jedno zdanie wystarczy w życiu. Mówię, słuchaj Jacek, ty przestań się bawić fircyków, jakichś amantów. Ty masz grać po warunkach. A twoje warunki to jest Wielki Książę Konstanty, więc po prostu kurwa trzymaj się tego, co ci Bozia dała. No. I Romek Wilhelmi też trzymał się tego, co mu Bozia dała. Więc. Pytam panie Jacku nie bez powodu, bo zastanawiam się, że gdyby pan miał wybór. Walka z Conorem McGregorem, czy rola u boku właśnie tutaj aktora Romka? A, świętej pamięci, no to tak, już jest niemożliwe. No, a to na zasadzie jakby ad absurdum, no bo świętej pamięci Romka Wilhelmiego. To oczywiście, serduszko aż bije. Nie, no oczywiście rola, jakaś skromna nawet rulka u boku Romka Wilhelmiego, tak. No, to... Czyli jednak aktorstwo na pierwszym planie. Zdecydowanie, tak. Kocham. Ja mógłbym tą postać, jakby to jego warsztat aktorski Wilhelmiego, mógłbym jeść. No, niebywale smaczny. Panie Jacku, zdrowie już jest. Kiedy w takim razie zobaczymy pana w oktagonie? A to już federacja ogłosi. To już decyzja federacji. No nie ukrywam federacji Fame MMA, tak, no bo mają wszystko, co jest, tak, są lojalni w sensie takim, że zaopiekowali się mną w sposób bardzo rzetelny i mają to, na czym mi zależy, czyli rzymską klatkę i w swojej talii kart mają tego asa, którego ja celuję, czyli Arka Tańcule. Okej, okay, to jeszcze na szybko dopytam, w sumie mogę zapytać o walkę wieczoru, czyli Norman Park kontra Popek, jak pan widzi ten pojedynek? No jak to wyjdzie poza pierwszą rundę, to jeżeli pierwsza runda, to Popek, a jeżeli wyjdzie poza pierwszą rundę, to po prostu kondycyjnie Park go rozjedzie. Tak to widzę. Być może Popek ruszy i w pierwszej rundzie to zakończy, a jeżeli nie, no to Norman Park. Jacku, bardzo dziękuję za wywiad, no i nie możemy się doczekać, jak zobaczymy w końcu pana w oktagonie. Dzięki i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.